Dlaczego warto się kłócić i co dobrego może przynieść kłótnia? O tym w tym odcinku. Zapraszam. Cześć, z tej strony Greg Albrecht. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym dzisiaj chciałbym powiedzieć o moich doświadczeniach związanych z konfliktem, o tym, jak konflikt może budować. Na pozór ten odcinek może przypominać pod kątem tematu odcinek numer 141 pod tytułem Liderze, zachęcaj do niezgody, dlaczego i jak to robić. Ale jednak w tym przypadku chciałbym się skupić na temacie osobistym, Twojej własnej perspektywy, Twoich sposobów wchodzenia w interakcje, zachowań i myślenia o ludziach z zespołu, o współpracownikach i właśnie osobach, z którymi pracujemy blisko lub jesteśmy blisko, bo to może też dotyczyć sytuacji relacji prywatnych. I tego, że oczywiście, jak już mówiłem w tym wcześniej wymienionym odcinku, jest to powiedzenie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, aczkolwiek mam zupełnie inną perspektywę na to. Myślę, że to nie jest takie wcale proste i dlatego chciałbym pogadać o konflikcie, zachęcić Cię być może do doprowadzania do sytuacji konfliktowych, nie za wszelką cenę, tylko w sensownej intencji i przede wszystkim w intencji obrony swojego własnego dania, ale też w obronie Twoich wartości i tego, co uważasz za ważne. Dlaczego? Dlatego, że może zaczniemy od tego, z czego wynika konflikt. No, konflikt to jest sytuacja, w której dwie osoby czują się niezgodne w sytuacji, która dotyczy jakiegoś tematu, który jest między nimi. Powiedzmy, jedna osoba mówi, że drugiej nie ufa, ta druga osoba czuje się w ten sposób urażona i w ten sposób chce przekazać tej drugiej osobie, że jeżeli ta pierwsza jest jej nie ufa, to ona nie będzie z nią współpracować, a ta pierwsza ma zupełnie inną intencję, mówi, że chce to zaufanie dopiero zbudować. Koniec końców mamy do czynienia z sytuacją, w której pierwotnie czyjeś zachowanie może wywoływać dziwną, przykrą, nietypową, niekontrolowalną przez nas reakcję i w związku z tym także może i nasza reakcja zwrotna być dziwna, niekontrolowalna i nie wiemy, jak z tej sytuacji wybrnąć. Bo właśnie ten konflikt zazwyczaj według mnie wynika z pewnego rodzaju nieporozumienia, niezrozumienia dokładnych znaczeń i wyciągania wniosków z pewnych słów, które w nas coś znaczą, ale nie zawsze jest to związane z intencją. Pomijam sytuację manipulatywnych konfliktów, w których celowo ktoś próbuje nas wyprowadzić z równowagi, żeby z nami negocjować w jakiś inny sposób, ale w sytuacji dobrych intencji, w których wiemy, że osoby po dwóch stronach stołu jednak mają prawdopodobnie w stosunku do siebie dobre intencje, jest pewne zaufanie, no wtedy ten konflikt może mieć zupełnie inne znaczenie. Wynika zazwyczaj po prostu z niezrozumienia, z niedopytania. Ale jednak mimo wszystko jest tak, że tych konfliktów unikamy. Dlaczego unikamy konfliktów? Zazwyczaj dlatego, że wydaje nam się, że to jest coś złego, doprowadzi do tego, że nasza relacja upadnie, że nawzajem się poranimy różnymi perspektywami. Być może możemy myśleć, że i tak nie dojdziemy do konsensusu i zdarza nam się w związku z tym, że tych konfliktów unikamy, dochodzić do sytuacji, w której z jednej strony szukamy rozwiązania naokoło, czyli rozmawiamy nie wprost, zamiast powiedzieć komuś, że nie dowozi naszych oczekiwań, nie robi tego, co byśmy chcieli, żeby robił, czy że pewnego rodzaju zachowanie nam nie odpowiada, to my próbujemy mówić to nie wprost, jakimiś półsłówkami, co oczywiście jest zupełnie nieefektywne, bo im bardziej niejasno się komunikujemy i nie sprawdzamy, jak druga osoba to rozumie, tym bardziej nasz komunikat nie dociera i wolniej wywrze oczekiwany efekt. Jednakże unikamy konfliktów, bo uważamy, że one zniszczą relacje, że one wywołają nieprzyjemne emocje, co najmniej po naszej stronie lub po drugiej stronie, w zależności od tego, czy bardziej nas interesują emocje innych czy nasze. I w tej sytuacji dochodzi do momentu, w którym możemy się samocenzurować. I tutaj oczywiście gwiazdka, nie sugeruję, że warto się nie cenzurować i mówić wszystko, co nam przychodzi do głowy, bo to nie o to chodzi. Warto mieć świadomość sytuacyjną, jak dany komunikat może wpłynąć, ale jednak mam poczucie, że w większości sytuacji raczej hamujemy się w ekspresji tego, co naprawdę czujemy i jakie mamy intencje, bo nie chcemy doprowadzić do jakiegoś tam, może to jest moje, ale takiego samopoczucia nieprzyjemnego i sytuacji właśnie konfliktowej, której będzie nam niemiło, możemy zepsuć relacje i tak dalej. Zatem
Za chwilę dalszy ciąg programu, a tymczasem, czy chcesz otrzymywać ode mnie bezpłatnie najciekawsze artykuły, podcasty i narzędzia, które pomogą Ci lepiej zarządzać firmą i własną karierą? Dołącz do 10 tysięcy subskrybentów i zapisz się na gregalbrecht.io/klub, a w każdy piątek otrzymasz na maila garść inspiracji na weekend. Daj się pozytywnie zaskoczyć, a jak Ci się nie spodoba, to wypiszesz się jednym kliknięciem. Zapisz się na gregalbrecht.io/klub. Do zobaczenia w Twojej skrzynce. Co zatem tracimy, unikając potencjalnych konfliktów? Według mnie, no w ten sposób tracimy zdolność do jasnego komunikowania naszych oczekiwań, zdolność także do jasnego zrozumienia drugiej strony. Bo po pierwsze, nie będziemy pewnych rzeczy mówić, żeby nie wywołać konfliktu. Jeżeli nie będziemy tych rzeczy mówić, nie będziemy mieli szansy być może dowiedzieć się więcej o oczekiwaniach tej drugiej strony, więc różne rzeczy się nie zmienią. Czyli krótko mówiąc, unikając konfliktów, czasem unikamy zmiany, zdajemy się na status quo i oddajemy trochę władzy, ale oddajemy też trochę siebie, bo nie mówimy o tak naprawdę tym, co myślimy i w ten sposób jesteśmy mniej skuteczni, ale też gorzej się możemy czuć sami ze sobą. Dodatkowo, unikając konfliktów, ograniczamy możliwość rozwoju pozostałych osób lub też osłabiamy tę relację, bo właśnie tutaj chciałbym powiedzieć o tym, że to relacja według mnie w konflikcie zyskuje. Dlaczego zatem konflikt może być korzystny? Właśnie dlatego, że jeżeli jest zbudowany na fundamentach zaufania, wspólnej intencji i zaprojektujemy ten komunikat z serca i mamy przyzwolenie do tego, żeby mówić, co czujemy, to wtedy może być taka sytuacja, w której będzie nam dużo łatwiej wyrazić nasze oczekiwania. Druga osoba również to wyrazi i z tej perspektywy możemy i tak się skonfliktować, bo chciałbym zwrócić uwagę, że celem komunikowania się nie może być tylko uniknięcie konfliktu, bo wtedy może być wiele sytuacji, które w naszej ocenie mogą wywołać konflikt i przez tę projekcję wyobrażenia, że jeżeli powiem X, to będzie reakcja Y. Jeżeli powiem komuś, że nie podoba mi się, jak maluje obrazki, to ta osoba będzie płakać, rzuci we mnie szklanką i ucieknie. No to jeżeli mamy taki scenariusz w głowie, nie sprawdzając, czy to jest prawda, nie dowiemy się więcej o tej osobie, nie udrożnimy relacji z tą osobą i nie załatwimy naszej sprawy. W związku z tym być może jest ryzyko, że podejmiemy konflikt, mówiąc, hej, nie podoba mi się to, jak rysujesz, bo uważam, że to nie oddaje tego. I możemy też zadać różne pytania, żeby doprecyzować, a także zachęcić drugą osobę, żeby zadawała pytania, które pomogą jej zrozumieć naszą perspektywę, co to znaczy, nam się nie podoba ten rysunek, ale na końcu i tak dochodzimy do sytuacji, w której może dojść do konfliktu, czyli ktoś się obrazi i powie, skoro ty do mnie mówisz, że ci nie podobają twoje moje obrazki, to spadaj, a ty powiesz, jak ty do mnie mówisz, że spadaj, to w takim razie zrywam z tobą współpracę, bo nie będę współpracował z kimś, kto jest taki narwany. I to może być pierwszy etap konfliktu i teraz jak ten konflikt można, jak nie można zarządzić? Naturalne jest, że czasem ta reakcja emocjonalna może być zbyt silna, można powiedzieć rzeczy, których się nie chciało powiedzieć. Niemniej jednak pozostawienie chwili na to, żeby wyrazić swoją intencję, zawsze warto według mnie wracać do ludzi. I tutaj jest odpowiedź na pytanie, jak wyjść z konfliktu silniejszym. Według mnie wyjść silniejszym z konfliktu, a takiej sytuacji ostatnio doświadczyłem, jest jednak dać sobie prawo do powrotu do dyskusji. Czyli jeżeli dyskusja jest zerwana w danym momencie, bo powiedzmy emocje poszły takie, że ktoś wyszedł, no to trudno ją w danym momencie kontynuować. Jednak myślę, że dobre jest, żeby szybko do niej wrócić, jednak zaadresować, co się wydarzyło, jaka była intencja, wrócić do tego i podjąć tę inicjatywę, żeby zapytać drugą osobę, czy jest gotowa do tej rozmowy. Wytłumaczyć swoje stanowisko, powiedzieć, co się czuło w tej sytuacji, kiedy się coś mówiło i budować ten most, bo faktycznie moje doświadczenia, i tu chcę powiedzieć, jak wyjść z niego silniejszym, są takie, że za każdym razem, kiedy chociaż z natury unikam konfliktów, więc też nagrywam ten odcinek, żeby siebie zmotywować do tego, żeby tych konfliktów nie unikać, ale sprawdzać sytuację, nie wywoływać ich może, ale sprawdzać sytuację bardziej w sposób zdecydowany, to widzę, że kiedy dochodzi do tego sporu, oczywiście chwilowo jest to nieprzyjemne czasem emocjonalnie, bo dużo rzeczy się dzieje w nas, ale na końcu efekt jest taki, że ta relacja buduje się silniejsza. Nie tylko ja czuję się mocniejszy
bo wypowiedziałem swoje zdanie. I prawdopodobnie ta druga osoba podobnie. Ponadto czuję się lepiej, bo wypowiedziałem dodatkowe pytania, dowiedziałem się więcej o tej drugiej osobie. Po trzecie, kiedy te emocje między nami zaistniały, to tak naprawdę, jeżeli jest na końcu domknięcie, czyli intencja pogodzenia się, to nasza relacja jest silniejsza, bo między nami zaistniało więcej emocji i większe jest zrozumienie i już wiemy, czego się możemy po sobie spodziewać. Więc mam takie pozytywne i optymistyczne spojrzenie na konflikt, w którym jest on drogą do, po pierwsze, adresowania sytuacji niewypowiedzianych, po drugie, poznawania się lepiej, po trzecie, wzmacniania relacji i po czwarte, po prostu załatwiania spraw, które inaczej nie byłyby załatwione, bo nie były w żaden sposób dopowiedziane. I do tego zachęciła mnie właśnie tutaj sytuacja, której doświadczyłem ostatnio, w której ktoś mnie coś powiedział, ja się poczułem bardzo urażony, zareagowałem bardzo drastycznie w tej sytuacji, nie obrażając kogoś, ale będąc ekstremalnie stanowczym. Potem dalej prowadziliśmy rozmowę, próbowałem zrozumieć tę drugą osobę. Było mi trudno, ale potem emocje trochę opadły. Ona porozmawiała ze mną, powiedziała, co czuła i koniec końców, krok po kroku, poziom emocji spadał, a wracał poziom zainteresowania i tutaj było to możliwe, tak jak mówiłem, dzięki temu, o czym mówiłem wcześniej, czyli że musi być jakaś baza relacji, fundament zaufania i wiara we wspólną intencję i cierpliwości trochę do tego, żeby to doprowadzać. Ale jeżeli zawsze możesz objąć pozycję czy rolę lidera w tej interakcji i wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby jednak nie odpuszczać, nie wycofywać się, chociaż to może być czasem nasz mechanizm wychodzenia z konfliktu czy ze sporu, ale jednak próbować zrozumieć to, poczekać chwilę, aż opadną emocje, wrócić, a jeżeli nawet rozejdziecie się, to wrócić do tego tematu, mieć otwartość na powiedzenie przepraszam, na powiedzenie tego, co czułeś czy czułaś. I myślę, że często ta druga osoba się zrewanżuje tym samym i w ten sposób wybudujecie most, na bazie którego będzie wam łatwiej współpracować. Zatem i wzmocni się relacja, i problem, który był podstawą, jeżeli to był jakiś problem merytoryczny, był podstawą konfliktu, to niezrozumienie zniknie. I tyle chciałem powiedzieć na temat konfliktu w biznesie i jego kolorowych stron. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze bardzo proszę o feedback szczery, nawet jeżeli doprowadzi do konfliktu, to zawsze chętnie go posłucham. Każdego w sumie feedbacku na temat tego podcastu, ale też chętnie poznam twoją historię, to czego ty poszukujesz w tym podcaście. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Czy chcesz otrzymywać ode mnie bezpłatnie najciekawsze artykuły, podcasty i narzędzia, które pomogą ci lepiej zarządzać firmą i własną karierą? Dołącz do 10 tysięcy subskrybentów i zapisz się na gregalbrecht.io/klub, a w każdy piątek otrzymasz na maila garść inspiracji na weekend. Daj się pozytywnie zaskoczyć, a jak ci się nie spodoba, to wypiszesz się jednym kliknięciem. Zapisz się na gregalbrecht.io/klub. Do zobaczenia w twojej skrzynce.